Dzień dobry. Chciałbym omówić dzwonek Franklina, doświadczenie, które pokazywaliśmy czyli które oglądaliśmy na ostatniej lekcji. Zacznę od tego, kim był Benjamin Franklin. Autor, polityk, dyplomata, mąż stanu amerykański, jeden z ojców założycieli Stanów Zjednoczonych, no ale także uczony. W Stanach Zjednoczonych postać popularna, czy w świecie anglosaskim postać popularna, o czym świadczy choćby porównanie zasobów na jego temat w Wikipedii angielskiej i polskiej. Ta angielska wersja jest dużo bardziej rozległa i szczegółowa. A tu jest portret Franklina na 100-dolarowym banknocie amerykańskim. Na YouTubie jest fajny film wyjaśniający w języku angielskim z animacją, jak działa dzwonek Franklina, ale no ja postanowiłem narysować od początku to wszystko jeszcze raz. No i przypominam, co to było? No mieliśmy dwie puszki po napojach. Na tych puszkach leżał sobie patyczek. Do patyczka przymocowana była, na patyczku wisiała metalowa kulka. No i podłączyliśmy te puszki do baterii, która rozdzieliła ładunki. Wiemy już, że ładunki są zachowane, że nie można je wytworzyć, ładunki się nie rodzą samoistnie, ani nie giną, można tylko rozdzielić ładunki dodatnie i ujemne, no i to właśnie czyni bateria. I ta bateria naładowała jedną z puszek ujemnie, a drugą dodatnio. Na wielu filmach tak postarałem się, żeby liczba tych ładunków dodatnich i ujemnych była dokładnie taka sama. Właśnie z powodu zasady zachowania ładunku. Na wielu filmach, dodam jeszcze tylko taką uwagę, te ładunki jakoś rysowane są tutaj przy krawędzi. No to nieprawda, cała puszka jest naładowana. Ta jedna ujemnie, połączona z ujemnym biegunem baterii, a ta druga dodatnio. W naszym wypadku bateria była przetwornicą wysokiego napięcia, dając tutaj różnicę potencjałów ładnych kilku tysięcy voltów. No i co się stało z metalową kulką? No ona elektryzowała się przez indukcję, tak? To znaczy kulka jako całość jest nadal obojętna, ale ładunki ujemne, elektrony przepłynęły do tej strony kulki, która jest bliżej dodatniej puszki, zostawiając po drugiej stronie ładunki dodatnie. No i teraz oczywiście ładunki dodatnie przyciągają się do ujemnych, a ujemne do dodatnich. Gdyby ta kulka wisiała dokładnie w idealnym, równej odległości od obu puszek, to nic by się nie stało, no ale całe szczęście powieszona jest nieco bliżej jednej z puszek, albo można drewnianym, nieprzewodzącym ładunków elektrycznych patyczkiem szturchnąć ją nieco, no i powiedzmy, że dotknęła tej ujemnej naładowanej ujemnie puszki. No, co się stało? No, co się wtedy stanie? Ano, ładunki z puszki ujemne, których jest na puszce nadmiar, przejdą na kulkę. No także część tych ładunków zneutralizuje ładunki dodatnie, część przepłynie w ten sposób kulka zostanie naładowana dodatnio. No oczywiście ładunki się nie rodzą, w związku z tym oczywiście na tej dodatniej puszce pojawią się dodatkowe trzy ładunki dodatnie.
Dwa. Całkowity ładunek tego urządzenia nadal jest równy zero. No, ale jeżeli kulka naładuje się ujemnie, to teraz będzie odpychana od ujemnej puszki i poruszy się w lewo, w stronę dodatnio naładowanej puszki. No dobrze, to mamy tutaj dodatnio naładowaną puszkę. Ja zapomniałem dorysować tych dodatkowych trzy ładunki. Dodatkowe trzy ładunki dodatnie, które się tutaj jeszcze na niej znajdują. No i pytanie, co się teraz stanie? Pytanie, co się teraz stanie? No teraz ładunki ujemne z kulki przepłyną na dodatnią, przepłyną na dodatnią puszkę. Tak. No, tędy. Bateria przez baterię i wrócą z powrotem na ujemnie naładowaną puszkę i stanie się tak z wszystkimi ładunkami. Innymi słowy, ujemnymi. Puszka naładuje się teraz dodatnio. Puszka naładuje się dodatnio. Puszka, przepraszam, kulka naładuje się dodatnio. Nie wiem dlaczego to. A, bo ja to sklonowałem. No, powinienem usunąć, tak? Dobrze. Powinienem przesunąć. Dobrze. Puszka naładuje się dodatnio. No, jeżeli będzie naładowana dodatnio kulka, to będzie się oczywiście odpychać od, będzie się jeszcze odpychać od dodatniej puszki i przyciągać do puszki tej ujemnie naładowanej. W związku z tym zacznie poruszać się w przeciwną stronę. No i proces się powtórzy. Tu jeszcze trzeba by dokładnie policzyć ładunki, tak żeby suma wszystkich ładunków dodatnich i ujemnych była tak jak na początku równa 0, dlatego że jak mówię, bateria może tylko porządkować ładunki, ale nie może powodować, że one się rodzą z, że ich w cudowny sposób jest więcej ładunków jednego znaku. No, w związku z tym te dodatkowe ładunki, które pojawiły się tutaj na puszce, na kulce, muszą być skompensowane przez ładunki ujemne, które pojawiły się tutaj na ujemnie naładowanej puszce. No ale w każdym razie ta kulka jak w wahadle poleci w stronę ujemnie naładowanej puszki, uderzy w nią, brzęknie. No, tu na tym filmie macie ilustrację tego procesu. And it keeps repeating as long as the rod keeps stealing electrons from the negatively charged air. So how does that apply to our homemade Franklin's bell? The bell part is the same.